Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na Palionowie. Jak możecie zauważyć, w tym momencie mam już, że tak powiem, swój wygląd. Swój piękny wygląd mojego tosta razem z moim, prawda, świątecznym niebieskim sweterkiem. Oczywiście z bałwanem na samym środku. Widzowie, udało mi się wyleczyć. Wypiłem miksturę oczyszczenia i udało się wyleczyć całkowicie z tego X-a. Nie jestem już nim, mamy razem zawsze ten temat zakończony. Mogę również się pozbyć tych wszystkich anty-X-ów i razem zawsze je spalić, bo już mam ich serdecznie dosyć. Trzeba ten cały mój domek tutaj odnowić, tak żeby on zaczął wyglądać znowu tak, jak wyglądał wcześniej. Bo tu jest taki teraz, że tak powiem, no... taki syf, że tu po prostu nie da się funkcjonować w taki sposób. Ja muszę to wszystko tutaj ponaprawiać, tak żeby to wróciło do stanu rzeczy, który był wcześniej, żeby to wszystko było poukładane, bo tyle rzeczy, ile się tutaj podziało podczas ataku X-a, to jest głowa mała. Ale słuchajcie, dzisiaj wielkie zmiany na Palionowie. Jak możecie zauważyć, usunąłem tutaj to drzewo, jest usunięte trochę rzeczy, są usunięte ścieżki, ponieważ zajmiemy się dzisiaj tym miejscem, tutaj dokładnie, żeby jakoś to wyglądało lepiej, bo już troszkę mi się to znudziło, wygląda to już troszkę tak samo monotonnie, więc trzeba to pozmieniać z Emilią. Ustaliłem, że coś tutaj trzeba pokombinować, żeby to wyglądało lepiej. I tu jak widzicie stoi takie trzy bloki drewna. Dlaczego? Dzisiaj tutaj zbudujemy ogromną choinkę na Palionowy. Tak jest, widzowie, choinka musi powstać, bo w końcu idą święta. Mamy świąteczne swetry, więc trzeba po prostu zbudować jakąś choinkę. Też wiecie, w końcu gdzieś muszą być prezenty. Można by było zbudować tą choinkę gdzieś tam dalej, ale wiecie, ja bym miał wtedy daleko do prezentu, więc lepiej, żeby była tutaj, wtedy ja, Dave i Emilia mamy dosyć blisko. Dobra, w każdym razie, ja muszę zaraz zajść po resztę. Ja tylko jedyne co zrobię, to sprawdzę, czy ja mam tutaj rzeczy potrzebne do tego. Ja wiem, że miałem sporo liści. Liście mam, liście są i to w ogromnej ilości. Ale bym potrzebował... O, dobra, to drewno też mam, więc jest git. Czy coś jeszcze bym potrzebował? Ja w ogóle nie mam siekiery. Niestety, gdzieś mi się, że tak powiem, zniszczyła. Więc ja sobie muszę zrobić chwilowo jakąś inną siekierę. Najlepiej było z żelaza. Dobra, dobra, jest żelazo na całe szczęście. Dobra, robimy tak, tak, tak. Okej, mamy siekierę. Będziemy mieli, bo może nam się przydać przystawienie. Ja w ogóle mam łopatę od Dave'a, muszę mu ją oddać. Dobra, lecimy po resztę. Trzeba wszystkich zebrać. Pójdę najpierw po Dave'a, bo tutaj będziemy musieli ostatecznie wrócić. Później pójdziemy po Emilię. A przy okazji oddam mu tą łopatę, żeby już po prostu... No, żeby już po prostu miał, bo oddał mi ją na poprzednim odcinku. Jeżeli widzowie nie widzieliście, to wbijcie do niego, bo na 24 godziny dostałem tą łopatę. Halo, panie Dawidzie, czy jesteś tu? O, jest! Hello. Dzień dobry! Witam, jak tam samopoczucie na dzisiejszy dzień? A, dobrze, pozytywnie, jest sympatycznie. Ja przyszedłem ci oddać pewną rzecz, którą mi zapożyczyłeś, jest to oczywiście Paweł Kopaczek. Paweł Kopaczek, wraca do właściciela, no super, dziękuję bardzo. Oj, kusi mnie, tak kuszą mnie te lampy, że to jest głowa mała, ale no, dzisiaj tak? Nie. Dzisiaj nie, bo dzisiaj jest 6 grudnia, dzisiaj jest dzień prezentów i tak dalej, więc ja co prawda prezentu dla ciebie nie mam, ale mam pomysł, chodź, musimy tutaj pójść, ponieważ tutaj zaczęły się pewne zmiany. Zaczniemy dzisiaj budować tutaj wielkie drzewo świąteczne, czyli oczywiście choinka musi tu powstać. Widzisz, jaki piękny słup powstał? A, usunęłeś drzewo. No, tu jest dużo zmian, tu teraz będzie, tu trzeba zmienić ten przód, żeby tu coś się pozmieniało, bo tak troszkę nudno tu już było, nie? Więc trzeba to troszkę pozmieniać. Dobra, chodź po Emilię, bo musimy z nią razem to pobudować. Więc uwaga, lecimy pod nią na chatę, czy ona jest na... O, jest na chacie, dobra. O, chciałem zapukać. Co to jest? Elytra ci się zepsuła? Zastanawiam się, jaki gagatek właśnie zabrał mi moją elytrę, która działała, i dał swoją zepsutą. Znacie kogoś takiego? Tak. Nie. To. Był to toast. Nieprawda. Widziałem. Nieprawda, ale mnie teraz kupuje. Nie było tak. Widziałem. Nie było tak, ja nie mam elytry. Widziałem i jestem świadkiem. Ja nie mam elytry. No właśnie. Ja nie mam elytry. Aha, wszystko jasne. Ja się... Co? Ja nie mam elytry. Dałabym się, ja bym ci naprawdę dał, jakby się zapytał, no. Mogę elytrę? Możesz. No i dzięki, widzisz, no i jesteśmy dogadani. Nie no, serio, to nie byłem ja. To naprawdę nie byłem ja, to była moja elytra. Dobra, zapraszam tutaj za mną. Dzisiaj budujemy drzewko świąteczne. Czy wy macie jakieś rzeczy, które by się nam mogły przydać do tego? Ponieważ ja na przykład posiadam... Ja wam rozdam, patrzcie, rozdam wam tak. Raz, dwa, to jest dla Emilii. Tutaj dla Dave'a zestaw, proszę bardzo, dla Dave'a zestaw. I uwaga, możemy w tym momencie No dobra, coś nie tak sobie to wyobrażałem jeszcze. A ja mam takie też liście. Ej, to ty masz lepsze! I bo ja mam jakieś dżunglowe, no to nie, to weź, a ile masz tych swoich? No czekaj, już się daję, mogę dać ci, podarować ci dwa staki. O, no dobra, no to nam powinno starczyć. Ja nawet nie używam tych dżunglowych. Dobra, ale to czekajcie, musimy, wiecie co musimy zrobić? Ej, ja mam pewien pomysł na zrobienie takiego niekonwencjonalnego drzewa, na przykład, żeby zrobić na przykład coś takiego. Widzicie to? I wiem, że ono się będzie zapowiadać na bardzo grube. Ale ono z czasem jakby będzie i tak na jeden, nie? Będzie cieńsze, no rozumiemy cię.
coś takiego. No Filipie, nieźle kombinujesz tutaj. Ja zostawiamy ci na inwencję, słuchaj, twórczą. A, spadłem! Dobrze. Czekajcie, czekajcie. Teraz patrzcie, to Emilia tak nie potrafi, a ja wyląduję na jednym bloczku. A, widzicie? Filip! Ale kurczę! Zaimponowałem, co? No dobra. Emilia w szoku, Emilia w szoku. Dobra, zacznijcie robić liście. Ja to zrobię tak i teraz... Poczekajcie, popatrzcie jeszcze z dołu i powiedzcie mi, na jaką wysokość to powinno być, tak żebym już jakby zrobił, bo ja nie mam takiego... Jaka? Jeszcze wysokość, tak o 3 bym powiedziała. Może tak, jeszcze jest jeden. Git? Jeszcze jeden. No, tak, nie? No po prostu cudowna choinka. No dobra, no to ja od góry robię choinkę, a wy zróbcie od dołu i ją jakoś trzeba tutaj później uzdobić. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ja i Dave robiła dół, ale okej. Okay. Czemu? Emilia, ja nie zgadzam się z twoimi konwencjami twórczymi, ale okej. Okay. Możemy zrobić razem dół. Ale dlaczego wy uważacie, że to nie jest dobry pomysł, żeby zrobić wspólnie dół? Bo ja, nie umiemy tak budować, super. Jak nie? Emilia ma inne wizje do budowy nictwa niż ja. Mhm. Ale czego? Nie, nawet wyszło, jest spoko, do budownictwa. Jest spoko, jest spoko. A budownictwa, a ja nictwa. Dobra, nie, czekajcie, nie, bo mnie chyba troszkę... Ała, poniosło mnie troszkę. Łeb. Ja chyba to dobra. Tak powinienem zrobić, dobra, troszkę... Ile mamy tych liści, czy ja mogę sobie je tak... Ja myślę, tak, że skończyłem. Możesz sobie śmiało pozwolić na szarżowanie nimi. Mi się dobra. Już skończyły. Tak, ja mam jeszcze trochę. Proszę. Emilia, okay. Dzięki, ja cię sunę. Dziękuję, dobra. Jest mi bardzo miło. Czekaj, bo ja nie mogę tam wskoczyć. Nie, no to póki co wygląda jak jakiś poturbowany kasztan. No, spokojnie. Łabądź też kiedyś był tym, żabą. Tak było, tak było. Tak chyba było. Nie? Tak, Dawidzie. A nie? No tak średnio. A to kim był? Kaczątkiem brzydkim. Aha, no właśnie, no to mówiłem, no. Żaba była kijanką. Właśnie. Aha. A ty czym byłeś, Dawidzie? No. Właśnie, Dawid, czym ty byłeś? Byłeś kijanką? Bohaterem. No dobra, no też fajnie. Ej, fajnie to. Ej, dobra, nie, dobra, ta choinka nie wygląda dobrze. No nie, no jasne, że nie wygląda, no. Nie, co to jest? No wygląda jak taki... Jak taki zakalec, ale nie wiem, jak to poprawić nawet. Wy dzisiaj, Filip dzisiaj już się, nie no, freestyle, przecież umiemy budować choinkę, ale... już to jest łatwe, wszyscy wiemy, jak wygląda choinka. Ale ja się nie spodziewałem, że jesteście tak bardzo nieuzdolnieni. Ale no Filipie, ale to jest twoja rola w tym, że mi tutaj nam nie wyszło. Czemu moja rola? Ja jestem no odpowiedzialny za wasze niepowodzenia? No ale przyjęliście z nas do takiego ciężkiego zadania, no i wyszło. Nie no, spokojnie, tak. Czekajcie, no słuchajcie. Jeszcze będzie, z tej mąki jeszcze będzie chleb. No, zobaczymy. Dobra, to ja jeszcze na dole pięterko dorobię, bo to tak nisko. Dobra. To trzeba bardziej tak, trzeba to wyrównać, żeby to nie było takie... Takie właśnie, takie nijakie. Bo póki co to jest taki, no kasztan, no taki... Kurde. Ja pierdolę, to ma tak śmiesznie ta choinka, ja mam dosyć już. Czekaj, no ja muszę zerknąć na to moim okiem bocznym. No nie jest zła, no nie jest no nie, zła, no jedyne co, to tu wiecie, co mi nie pasuje, że właśnie ten, o ten jeszcze trzeba dorobić. To co ty, Dawid, zrobiłeś, bo to jest, bo to brakuje tego. Ale wielka choinka, chyba wielkie prezenty będą. No chyba ta. Ej, skończyły mi się liście. Też nie mam. Ja mam 41 jeszcze. No to zostało nam, no to tak. Czekaj, no daj mi. To jest tak na ostatni gwizdek, że tak powiem. Oszczędzajcie, no. Dobra, ja robię gwiazdkę u góry. O, dobry pomysł. A z czego gwiazdę robisz? Z żółtego konkreta. Dobry pomysł. Ten zawodnik zna się na rzeczy. Nie no, ej, powiem wam szczerze, że ładna choinka, co wy gadacie? Jest git. Ej, i co myślicie o takich bombkach, żeby je umieszczać w taki sposób, czy tak, nie? Też tak myślałem, no. Czekajcie, bo a macie dużo tych ramek? Będzie problem. Tak, to robiłam właśnie w chwilą. No bo nie da się zrobić takiej gwiazdki. No to zrób krzyżyk. No robię właśnie. Ej, no rzuciłam ci Filip tutaj ja te ramki. A, przepraszam, bo nie widziałem, jak chcę zobaczyć na tą. Masz, i tutaj dla ciebie przygotowałam niebieskie bombki. O, dzięki. No dobra, no to w takim razie trzeba najpierw oblecieć tak, żeby to... Merry Christmas. Ty, no ale nie wszędzie te bombki. No nie wszędzie, ja tak losowo to strzelam. Dobra, dałem. I zaraz będzie trzeba w to dawać... Nie no, naprawdę... Co to kurczę jest za te ramki, to co to, bombki? To są bombki. Aj, żebym się nie domyślił, no dobra. No to... Któż by się spodziewał? Czekajcie, aha, i będę tak... Aha! O Jezu, dobry pomysł, co? No, w sumie nawet niezły, ale miałem lepszy. A jaki miałeś? Żeby tak po prostu dawać, hapów. Takie wielkie bomby? Aha!
Ej, to też nie wygląda jakoś źle, ale... Ale nie, to chyba lepiej, bo ta choinka nie jest na tyle duża, żeby to pasowało, to co ja pokazałem. Możliwe, mogłoby to przyćmić choinkę, no. Mogłoby ją to zakryć totalnie, no. Ale nie, no powiem wam, no nie, no choinka niczego sobie, jedyne co mi brakuje to glowstone'a na niej, tak żeby się świeciła troszkę. Właśnie, otóż przemyślałam sprawę i wzięłam ze sobą glowstone. I ja nie mogę, taką kobietę mieć u boku, taka... to jest, myśli za ciebie, nie? Nie, Dawid? Super sprawa. No, muszę przyznać, Emilia, że tutaj zapunktowałaś w kategorii dobra kobieta roku. Dziękuję bardzo, jest mi miło. Dobra. Muszę zebrać, o. Kurde, no nie wyłazi mi stawianie tych bombek w te ramki. Nie, no powiem wam, że choinka zaczyna się naprawdę niesamowicie prezentować. Mi się podoba, mi się podoba fest. Jeszcze będzie trzeba dać te prezenty pod nią. Fajne, prawda, fajnie. Ja fajnie, nie daję, bo ja w tym roku nie mam kasy. Okej. No, mogę ci pożyczyć. Też? Ale ja nie mogę pożyczać, bo potem mam długi. A już w prawdziwym życiu jestem długi i nie chcę mieć więcej. Jaka gra słów. No, no dobra. Taki, no, gdybyś ty to powiedział, to bym powiedział Suchman. Ale... No. Ale no, rządzi się to lekko innymi prawami, tak sywka. Ej, czekaj. Ej, wiesz, da się zrobić tą gwiazdkę. Daj mi te żółte jeszcze. No chodź. Chodź. Czekaj, mam pewien plan. Oceniaj ten plan. Patrzę z domu i wyznaczam swą opinię. Dobra, wyznaczaj swą opinię. Tylko, kurczę, no nie mogę tam wyskoczyć. No bo się nie da. Da się. Się nie da jak w pysk. Ale żeś zrobił. Spokojnie. O Boże. No, spokojnie. Ale żeś, no faktycznie, ale spokojnie, żeś... ale ty jeszcze nie, jeszcze nie dokończyłam! Dobra, czekaj. O nie. Ej, powinniśmy nagrać kiedyś film, kto bardziej, wiecie, że przerwamy film, kiedy dopadnie nas tam największy cringe. Największy cringe, ej, no, to jest dobre. Ale ja tak ostatnio was lubię specjalnie nawet cringe'ować, aby się tak podniecać. Tak. Każdy, kto tak robi, to mówi, że to specjalnie. No i patrz, co, nie lepsza? To wygląda tak źle, ja pierdolę. Tragicznie, krzyżyk był lepszy, stary, bo to jest za duże. Mówiłem wam, że krzyżyk jest lepszy, a wy zmień to. Spójrzmy na twoją wersję wydarzeń. Widzowie wiedzą, co jest prawdą. No dobra, już to zmieniam. Nie, no teraz powiem tak. Choinka wygląda fajnie, ale ten glowstone by oddał. A ty podobne Emilia masz. No oczywiście, ja dałam Filipowi glowstone. Dałaś mi cały? Filip. No nie, zginąłem. mam jeszcze 28. No to ja wam rzucam, uwaga, proszę bardzo, łapcie. No i co? Jest dobrze? Ale powiedz mi jedno, bo ja tak to obserwuję stąd, nie? Czemu ty żeś tego glowstone'a na tym dym nie dał, tylko to rzuciłeś i my to mamy iść zrobić? Ja tego nie rozumiem. Ale co? Aż zamiast z tego żółtego, ja myślałem, że chcesz jakby gdzieś inaczej to wykorzystać. To nie zrozumiałem twojego, nie zrozumiałem twojej wizji art. Aha, tak! O Boże! No dobra. Jeszcze z drugiej strony trzeba. No teraz to wygląda, no... Nie, no to uważam, że lepiej wyglądało... Dobra, widzowie, no niestety nie jesteśmy chyba najlepsi w te klocki. Się w ogóle nie świeci. Jeszcze wiecie, trzeba co jeszcze dać pod ten, pod choinkę? Zaraz wam pokażę. Trzeba dać kurczę skrzynki jako prezenty. Uwaga, musimy znaleźć. Ja mam pomysł. Widzowie, napiszcie, co chcecie dostać na święta. No, właśnie. O, no i tyle. I pozdro. Hello. Do usłyszenia. Dobra, jest. Tak, dobra, idę z prezentami, ale z paczkami. Pustymi, co prawda, ale z paczkami. Teraz wygląda to dobrze. No i dawaj, wstawaj coś, o. A Minecraft, w który dzień zamieniasz, że są prezenty? 24 do 26. Kurczę, akurat wtedy mnie nie ma w Haciencie. No, nikogo prawdopodobnie. Więc akurat, że tak to przemilczymy, że tak to ujmę. No ale zobaczymy. No nie, no dobrze to wygląda. Choinka ładna. Naprawdę ładna. No szczerze jakby ładna, jedyne co mi tu brakuje, to na przykład nie ma jakiejś takiego, jak to się nazywa, jak to się mówi, to taki nie wieniec. To jest jakiś taki kurcze, taki sznurek, co się wije wokół. Łańcuch. Wczoraj to kupowałem, właśnie moja siostra powiedziała tą nazwę, ja tego nie pamiętam. Coś w tym stylu. No ja nie wiem, widzowie, napiszcie jak to się nazywa. No takie coś, co owijasz tym choinkę. Ozdoba taki... na choinkę. Ja no łańcuch, powiem. Po prostu łańcuch. Łańcuch? To nie jest łańcuch, to się nie nazywa jest jakoś. To ma nazwę. No jaką to ma nazwę? Rodzaje, zaraz wam powiem. Nie, to spisz łańcuch na choinkę i będziesz miał. No też w sumie racja. Łańcuch na choinkę. I to się nazywa łańcuch na choinkę. Ale
No, okay. Nie, gig jest! Girlanda. No tak, dobra, to. No to girlanda, no to niech będzie, widzowie, tego nam tutaj zdecydowanie brakuje.